Hello and welcome. This is student show. Show Jack. Witajcie, oglądamy nowego Siodziaka. Zobaczcie, co w programie. Wizyta w biurze do spraw studentów niepełnosprawnych. Nasz wjazd na plan filmowy w Olsztynku. W sądzie dowcipni się z Kortowa. Dzień otwartych drzwi na uniwersytecie. Pogrom Lakersów z UWM. Na koniec niespodzianka od zespołu Fade Out. Uniwersytet w coraz większym stopniu wspiera osoby niepełnosprawne. Jesteśmy biurem do spraw studentów niepełnosprawnych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim i zajmujemy się wszelką pomocą w zakresie dydaktyki, gdzie adresatami są osoby niepełnosprawne. Wypożyczamy sprzęt, laptopy, dyktafony, notatniki brajlowskie, myszkę nowej generacji, która pozwala za pomocą głowy poruszać kursorem na ekranie monitora. I czy to wszystko jest za darmo? Tak, wszystko jest za darmo. Próbujemy to rozpropagować wśród studentów. Jesteśmy na stronie internetowej. Będziemy zapraszać studentów i szukać sposobów, żeby do nas dotarli. Dowiedziałem się o biurze dzięki stronie internetowej naszej uczelni, ale dzięki też jakiejś swojej chęci nawiązania nowych kontaktów z osobami niepełnosprawnymi. Mamy pracownię komputerową wyposażoną w sprzęt komputerowy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych z powiększalnikiem stacjonarnym, drukarką brajlowską. Dysponujemy asystentem osoby niepełnosprawnej, tłumaczem języka migowego, oferujemy pomoc psychologiczną, bezpłatną, zarówno indywidualną, jak też grupową. Szeroki zakres pomocy. Będę korzystał z dobrodziejstw biura, ponieważ no, poza sprzętem jest tu również zainstalowane oprogramowanie dla osób słabowidzących i niewidomych. Studenci i absolwenci na planie filmowym, zobaczcie wywiad z reżyserem Mateuszem Plackiem, który na co dzień jest operatorem w telewizji Kortowo, i naszą telewizyjną koleżanką Wiolą Kalinowską. Mateuszu, kilka dni temu skończyłeś pracę nad swoim kolejnym filmem pod tytułem Bracia. Zdradź nam w kilku słowach, o czym jest ten film. Film opowiada o kobiecie, która kocha dwóch braci i zostaje postawiona w sytuacji, w której musi wybrać jednego z nich. Jest to taka, powiedzmy, miłość niemożliwa. Kiedy nastąpi premiera filmu? Wstępnie jest to połowa maja i ma się odbyć w kinie Grunwald w Olsztynku. Kiedyś przyszłam do telewizji, Mateusz akurat był, montował tam któregoś showżaka i spytał mnie, czy nie miałabym czasu i chęci na pomoc przy filmie. Byłam klapmistrzem, znaczy trzymałam klapsa, tak, i tam klapsowałam wszystkich. Ogólnie ogarniałam cały plan. W życiu bym sobie nie wyobrażała tego właśnie w ten sposób. Myślałam, że to jest bardzo prosta sprawa. Ludzie przychodzą, po prostu grają i jest. A to jest tyle kombinacji, tyle po prostu panowie od oświetlenia muszą się tak namęczyć, żeby w ogóle scena dobrze wyszła, tak? Dźwięk też, zawsze gdzieś tam coś przeszkadza. Jest po prostu masakra. Nagrać takie kilka scen porządnych trzeba się naprawdę namęczyć i schodzi na to kupa czasu. Nie ty! Czy zostały wielkie? Prima Brilis, a wy jakie żarty zrobiliście komuś 1 kwietnia? Tak, koleżanka wysłała mi SMS-a, mam z tobą dziecko, ale trochę się przestraszyłem. A mi? Ktoś buty schował. Wykleiłbym na toalecie bezbarwną warstwę folii i ustawił kamerę, popatrzył co dalej. Powiedziałabym tak, jak u nas w tamtym roku zrobił doktor, że powiedział, że zmieniają zasady egzaminowania i mamy mieć taki egzamin ze wszystkiego, tak? I połowa ludzi się nabrała. Jaki zrobiłabyś dowcip koledze na Prima Prince? Odłączyłabym mu listwę zasilającą od komputera i udawała, że nie działa cały. Spuściłabym mu powietrze z opon. Wysłałabym waszą ekipę do niego. Jaki dowcip zrobiłby pan studentom na Prima Prince? Pozamykałbym boiska. 1 kwietnia ma urodziny mój brat, rodzony. To jest największy żart chyba. Naprawdę. A teraz relacja z Dynia Ortwartiego. Break time!
Pozdrawiam wszystkich showzakowców. To super program, naprawdę. Ja oglądam każdy odcinek. Uważam, że tworzycie nowe standardy. Wprowadzacie życie w skostniałe struktury uniwersyteckie. Także będę trzymał za was kciuki. Mam nadzieję, że dożyję 4000 przynajmniej żaka, showzaka. Wszystkiego najlepszego. Studenci Uniwersytetu grający futbol amerykański? Zobaczcie sami. Znajdujemy się właśnie na boisku w Ostrołęce, gdzie w meczu sparingowym futbolu amerykańskiego będą walczyć Lowlanders Białystok oraz nasi, czyli Lakers Olsztyn. Co prawda pogoda zażartowała z nami trochę dzisiaj, bo strasznie wieje i w międzyczasie nawet pada śnieg. Ale mecz odbędzie się naprawdę. Futbol amerykański to sport pochodzący ze Stanów Zjednoczonych. Są dwie formacje. Jest formacja atakująca i jest formacja broniąca. Każdy ma swoje zadanie. Jest linia, są skrzydłowi, jest rozgrywający i są biegacze. Wygrywa ta drużyna, która popełni mniej błędów, taktycznie jest dobrze ustawiona. Istnieje zwyczaj klękania zawodników obok poszkodowanego na boisku. No jest to szacunek, tak? Tutaj futbol amerykański jest takim sportem, że po prostu no, zawodnicy się szanują. Przegraliśmy 0 do 66 na punkty, ale zremisowaliśmy 1-1 w zawodnikach wysłanych do szpitala. Lakers Olsztyn grają w drugiej lidze, gdzie zawodników jest po 11 w formacji. Najbliższy mecz odbędzie się 3 czerwca na Stadionie Kurtowskim. Co czeka zawodników Olsztyn Lakers w nadchodzącym czasie? Sezon zasadniczy zaczyna się dla Olsztyn Lakers od 5 maja. Gorąco zapraszamy szczególnie na mecze, które będą się odbywać na Kurtowskim Stadionie. Chcielibyście wjechać na Erasmusa? Nasza reporterka Ita rozmawiała z studentką, która właśnie wróciła z Portugalii. Jak wygląda formalne załatwianie udziału w takim programie? Odbywa się rozmowa kwalifikacyjna w języku, w którym będą prowadzone zajęcia. W moim przypadku był to język angielski. Jest później również test egzaminacyjny z języka pisemny. Jeżeli zdamy, nieważne jaki jest wynik, i tak jedziemy na Erasmusa. Ja wybrałam Portugalię, byłam w Barcelos, to jest bardzo małe miasteczko niedaleko Porto. Jak wyglądała wymiana w Twoim przypadku? Było to więcej zabawy, czy może więcej nauki? Było to godzenie nauki ze zwiedzaniem, także wolny czwartek łączyliśmy z wolnym piątkiem, weekend. Czasami wyjeżdżaliśmy na tydzień, na przykład Wyspy Kanaryjskie bądź Maroko. Myślę, że każdy, kto chciałby, aby jego studia wyglądały troszeczkę inaczej, powinien spróbować. Cześć, tu Fade Out. Mamy dla Was nielada gratkę. Już 22 kwietnia zagramy koncert akustyczny w telewizji Kortowo. Będzie on również transmitowany na żywo w internecie. Ilość wejściówek ograniczona, więc... Kto pierwszy, ten lepszy. Więcej informacji znajdziecie na naszych profilach facebookowych telewizji Kortowo i Fade Outu. Musicie tam być. No, chyba że nie będziecie mogli, bo nie będziecie Wam się chciało, albo nie będziecie mieli czasu i... Wtedy będziecie gdzieś indziej i nie będziecie słuchać, oglądać, to wtedy inaczej, ale wchodźcie no.
Moc rzeżuchy, bukiet bazi. Słońce niech wam w oczy włazi. Świadków, bratków i kurczaka. To życzenia od Szołżaka. To wszystko dzisiaj w programie. Oglądajcie Szołżaka! Witajcie oglądane nowego Szołżaka. Szołżaka? Szołżaka. Szołżaka. Dobra. Nowego Szołżaka. Zobaczcie co w programie, to dzisiaj wszystko w programie. A bez co? To ongiół, to? Nie, to nie jest. Dwa baranki, jajek, kupa, kto nie zmoknie, ten jest dół.